Dzień dobry, witam serdecznie w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach. Miło mi Państwa gościć w murach naszej czytelni, gdzie po dłuższym okresie zdecydowaliśmy się zorganizować spotkanie autorskie na żywo. Dotychczas takie spotkania biblioteka organizowała w tym okresie zawieszenia z wiadomych względów, które miało miejsce właśnie ze względów pandemicznych, wyłącznie w formie online. Ci, którzy śledzili naszego Facebooka, nasz profil biblioteczny na Facebooku, mieli okazję brać udział w tych spotkaniach. Dzisiejsze spotkanie również ma taką formułę podwójną. To znaczy, oprócz tego, że zaprosiliśmy Państwa do siebie, również można oglądać za pośrednictwem internetu, brać udział w tym spotkaniu i zachęcamy do zadawania pytań naszemu dzisiejszemu gościowi. Właśnie, a naszym dzisiejszym gościem jest pan Mikołaj Łoziński. Dzień dobry. Ja tylko jeszcze pragnę przypomnieć, że spotkania te są możliwe dzięki środkom z Instytutu Książki, który finansuje program dyskusyjny Kluby Książki. Wracając do naszego gościa, pan Mikołaj Łoziński, dwukrotnie nominowany do Literackiej Nagrody Nike, laureat Nagrody Fundacji Kościelskich oraz również laureat Nagrody Paszportu Polityki. Jest pan z wykształcenia socjologiem, prawda? Tak. Ale z socjologią nie związał pan swojego życia zawodowego. No, wie pani co, tak, jeśli mogę przerwać. Oczywiście. Ja po studiach dostałem taką propozycję, żeby pracować w firmie właśnie jako socjolog. Chodziło o badanie rynku. No i poszedłem tam na taki rodzaj próby. Spędziłem jeden dzień badając rynek. Pamiętam, wróciłem do domu i sobie pomyślałem, czy moje życie ma zależeć od tego, czy ludzie więcej piją Coli Hop, czy Pepsi Coli, czy Coca-Coli. Badanie marketingowe. To wolę chyba pisanie. Poświęcił się pan pisarstwu, ale też chciał pan zostać fotografem. To taka jakaś pasja, prawda? Czy nosi pan ją dalej w sobie? Czy... Tak, to nawet było odwrotnie, że najpierw chciałem zostać fotografem. Ja byłem przekonany, że będę fotografem nawet, bo co prawda studiowałem tam we Francji socjologię. Natomiast jako wolny słuchacz byłem też na Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Multimediów, a konkretnie właśnie fotografii, w takiej grupie fotografów. Też tutaj publikowałem w Polsce fotoreportaże w Rzeczpospolitej, zdjęcia też przekroju. No tak byłem pewny, że to będę robił. Zwłaszcza, że też przypadkiem poznałem takiego słynnego fotografa Henri Cartier-Bressona jako 18-letni chłopak i wydawało mi się, że to jest taki znak. Że to znaczy, że już i on w dodatku pozwolił mi się sfotografować, mimo że nikomu na to nie pozwalał, oprócz swojej żony Martin Frank. Więc ja jakoś byłem przekonany, że będę tym fotografem, ale coś takiego się stało, taka historia, o której mogę opowiedzieć w czasie moich studiów tam w Paryżu, z którą nie umiałem sobie poradzić w żaden sposób. Wreszcie dopiero jak zacząłem o tym pisać, to gdzieś mi pomogło sobie z tym poradzić, a też pomogło mi, a też po prostu skierowało mnie. Zacząłem po prostu na pisać drogę. To już tak już siłą rozpędu. Już. Ja przyznam, że wcześniej nie znałam pana twórczości i przygotowując się do spotkania przeczytałam chyba wszystkie książki i dlatego pozwolę sobie tutaj wspomnieć o każdej z nich. Zaczęłam je w takiej kolejności, jakie pan napisał, a więc rozpoczęłam od Rice Fiber, którą pan zadebiutował mając zaledwie 25 lat. Na dodatek jest to powieść psychologiczna, a więc myślę, że niełatwa rzecz. Proszę mi powiedzieć, czy do napisania tejże powieści przyczyniły się pańskie doświadczenia w pracy jako asystenta niewidomej terapeutki, z którą pan współpracował w Paryżu? Tak, jak najbardziej też. Ja rzeczywiście miałem szczęście pracować u takiej pani. To pamiętam, że byłem na studiach na pierwszym roku. No i zwyczajnie, żeby się utrzymać, szukałem jakichś drobnych prac. Pracowałem w księgarni, czasem pracowałem w ekipie remontowej też. Ale koledzy na studiach mi powiedzieli, że takie ogłoszenie się pojawiło. Niewidoma pani psychoanalityk szuka asystenta.
Ja już tak sobie wyobraziłem, jeszcze w dodatku niewidoma przyjdzie jakiś taki wysoki facet, będzie mówił po francusku z nadwiślańskim akcentem, to będzie przerażona, nie? Ale oni tak mnie pchali, żebym wszedł. No i się odważyłem, myślałem, no spróbuję, nie? I poszedłem tam i przez następne 4 lata pracowałem jeszcze raz w tygodniu. Właściwie moja praca polegała na tym, że byłem jej oczami. Czytałem jej na głos korespondencję, która do niej przychodziła, sortowaliśmy te listy, czytałem jej na głos książki, czytałem jej na głos gazety, chodziliśmy razem do sklepu na zakupy. No i dużo, dużo rozmawialiśmy. Ona miała coś, co chyba łączy właśnie dobrych psychologów. Coś takiego umiała rzucić, coś niby tak właśnie, powiedziałem, taką pasą, coś, jakieś, czy jakąś historię opowiedzieć trochę. Ja na przykład pamiętam, że tak na przykład, coś, co dopiero następnego dnia, czy jeszcze później rozumiałem, co ona miała na myśli. Ja pamiętam, że ja już wtedy pisałem razie Fiber i taki mówiłem, że tak narzekałem na siebie, no, że jestem strasznie leniwy, za mało nad tym pracuję. No i taki był zły na siebie, że za mało czasu umiem sobie na to wygospodarować i to wolno idzie bardzo i że nie wiem, czy coś z tego będzie. No tak mnie wysłuchała spokojnie, a potem powiedziała swoim przyjacielu, miała takiego przyjaciela, słynnego fizyka, że ten noblistę, Georges Charpak się nazywał. No i on mówi, że właśnie ma tego przyjaciela fizyka teoretycznego i przychodzi do niego często do domu i ona nie wie, kiedy on pracuje, bo on tak wszystkim podaje ciasteczka, kawę, bawi się z wnukami na ziemi, tam raczkuje z nimi, się wygłupia. A on mówi, no ja właśnie nie wiem, kiedy on pracuje. No i ja po tych 2 dniach to do mnie dochodziło, co jej chodziło. Rzeczywiście z pisaniem jest tak, że to nie jest tylko ten czas, kiedy się siada przy komputerze i stuka w te klawisze. No tylko to jest, układamy to w głowie, prawda? Tak, że to się dzieje cały czas. No, gdzieś siedzi się metrem, z kimś się jest, ale w głowie to gdzieś pracuje. No i tak w ten sposób miała wesprzeć, powiedziałbym. A jeśli chodzi o Rise Fiber, już konkretnie tą książkę, to było tak, że powiem, skąd pomysł na nią się wziął. To było tak, że ja po maturze w Warszawie wyjechałem do Paryża, do mojej narzeczonej. I tam po raz pierwszy zamieszkaliśmy razem, pierwszy raz wynajęliśmy wspólnie mieszkanie i to już było dosyć dawno, gdzieś 20, ponad 20 lat temu. Ale wciąż tak jest, że bardzo drogie są te mieszkania. Ciężko jest wynająć i trzeba mieć kaucję, gwarancję, masę różnych dokumentów. Wtedy Polska nie była w Unii, my z Polski, no, było dużo przeszkód. I pamiętam nawet takie kolejki, które się ustawiały na klatkach schodowych, ludzie tu już czekali, żeby tylko właśnie wynająć. No i ale mieliśmy dużo szczęścia, bo trafiliśmy na taką panią Szwedkę, która od lat mieszkała w Paryżu. Bardzo taką sympatyczną, ciepłą, otwartą osobę. Mieszkanie było niedrogie, nie chciała od nas tych wszystkich papierów. Jakoś tak powiedziała, cieszę się, że was mam. Dobrze nas wyczuła, my się też cieszymy. Właściwie głównym warunkiem, tak jak pamiętam, no poza czynszem oczywiście, wynajmu tego mieszkania, no było to, żebyśmy podlewali kwiatki, tam było masę różnych roślin w mieszkaniu. Ja pamiętam, miałem właśnie te 18-19 lat, no byłem zagubiony, bo wszystko było nowe, język, miasto, kraj. I taki trochę nieśmielony tym wszystkim. Myślę, że ta pani to wyczuła, bo często dzwoniła do nas, no i też wpadała nie tylko po to, żeby sprawdzić, jak dbamy o te roślinki. No i pamiętam, że dużo śmialiśmy, dużo rozmawialiśmy. Właściwie jedynym takim smutnym leitmotivem tych rozmów był jej syn. Ona mówi, że wychowała go zupełnie sama, kocha go najbardziej na świecie. Od 6 lat nawet nie zna jego numeru telefonu. Wiedziała tylko, że wyjechał do pracy gdzieś do Stanów Zjednoczonych. No i ja raz się odważyłem zapytać, no co się takiego stało, że straciliście z tą kontakt? No ona mi powiedziała, że no i syn był bardzo okrutny wobec niej. Wszystko, co robiła, według niego robiła źle. Za wolno chodziła, za wolno mówiła, nawet źle zmywała naczynia. I
po roku, od kiedy zaczęliśmy wynajmować to mieszkanie, ta pani zmarła. Dwa tygodnie później telefon. Podnoszę słuchawkę, to był jeszcze czas telefonów stacjonarnych. I syn mówi, że mamy dwa tygodnie na to, żeby się wyprowadzić i że po prostu przyjdzie po klucze. No i szczerze mówiąc pamiętam, że baliśmy się przyjścia tego potwora, którą ona opowiadała. A ten facet, który przyszedł po klucze, okazał się tak samo wrażliwy, ciepły, sympatyczny jak jego mama. No i pamiętam, że to mnie uderzyło wtedy. No czemu dwoje ludzi, którzy tak bardzo się kochali, nie było w stanie się porozumieć? No i o tym gdzieś też jest właśnie Rise Fiber. To jest jakby rama, to co powiedziałem, to jest rama tej historii, którą musiałem wypełnić swoją wyobraźnią, sobą, historiami moimi czy moich najbliższych, żeby jakoś sobie poradzić z tą historią. To faktycznie ta historia. W Rise Fiber poznajemy dziennikarza, początkującego pisarza, który przyjeżdża z Nowego Jorku do Francji. Po to, dowiedziawszy się o śmierci swojej matki, przyjeżdża tam, aby uporządkować wszystkie jej sprawy. Odwiedza też jej grób, przychodzi na cmentarz i tam, odwiedzając ten cmentarz, Daniel, bo tak nazywa się główny bohater, wypowiada w myślach słowa: cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych. My dostrzegamy tę niezastąpioność tych ludzi dopiero po ich śmierci. Trudne to tematy, bardzo takie, wydaje mi się, że uniwersalne i właściwie chyba bliskie każdemu, dlatego że wydaje mi się, że każdy z nas doświadczył lub doświadcza właśnie takiego braku straty, ale też takiej trudności w komunikacji z innymi ludźmi, czasami z bardzo bliskimi ludźmi, tak? Mamy jakąś obawę przed wyrażaniem uczuć, przed jakąś emocjonalną bliskością. I proszę powiedzieć, jakie nie wiem, zamyśle pana było przesłanie tej książki? Tak w trakcie to sam właśnie miałem takie myśli jak pani, że ciężko jest tak się porozumieć. Chyba o tym jest właśnie ta książka, że ciężko jest się porozumieć, no ale chyba trzeba próbować rozmawiać, no bo to jest jeden sposób na to, żeby się właśnie, jak pani powiedziała, porozumieć. I żeby potem nie żałować słów, których nie wypowiedzieliśmy, albo tych, których wypowiedzieliśmy i nie zdążyliśmy ich naprawić, prawda? W toku fabuły narrator sygnalizuje też pewne wydarzenie, które staje się punktem kulminacyjnym, odkrywając po części fragmenty tego wydarzenia. I na końcu dowiadujemy się już, co to było za wydarzenie. Był to wypadek na plaży. Proszę powiedzieć, jaką ono funkcję miało spełniać w utworze? Ciężko mi powiedzieć, bo tak pisałem intuicyjnie, no, że tak czułem, że powinno być takie wydarzenie właśnie i gdzieś dążyłem do niego. Nie myślałem nad funkcją. No. Bo trzyma pan tak czytelnika w napięciu troszeczkę, w oczekiwaniu? No, tak starałem się, tak. Że tak dobrze nie pamiętam, że tak dobrze napisałem. W Rise Fiber prowadzi pan narrację, częściowo wcierając się w bohaterkę Astrid, czyli przyjmuje taką pan kobiecą perspektywę widzenia. Często się właściwie tu panu zdarza, że przyjmuje pan takie, tą kobiecą narrację. A Daniel, który wydaje mi się, że jest po części pańskim alter ego i który właśnie ma, pisze tą książkę, mówi o sobie, co ja wiem o kobietach, żeby o nich pisać. Czy łatwo się było panu odnaleźć w tej kobiecej perspektywie i czy teraz może pan powiedzieć, że już może jest łatwiej, czy wie pan o kobietach więcej? Nie wydaje mi się, żeby ten Daniel był moim takim alter ego, bo kiedy ja pisałem, to właśnie miałem takie poniżej 20 kilka lat, natomiast on ma... On już jest po 40. Natomiast coś takiego rzeczywiście dziwnego było, jak pamiętam, jak pisałem tę książkę, że dużo łatwiej było mi się wczuć w tą matkę, w tą 64-letnią kobietę, niż w jej 37-letniego syna. Właściwie nie wiem czemu, ale tak jakoś ta kobieca perspektywa bardziej mi pasowała. Co to mnie mówi, ale tak było. W Rise Fiber stosuje pan taki bardzo ekonomiczny styl pisania. I zresztą został pan za niego tutaj doceniony bardzo, prawda?
I też przechodzi pan często z retrospekcji do teraźniejszości i odwrotnie. Tak samo też napisana została książka, powieść kolejna, która nosi tytuł właśnie książka. Co miało wpływ na kształtowanie się właśnie takiego lakonicznego, takiego bardzo zwięzłego stylu pisarskiego? Czy może jakaś twórczość jakiegoś pisarza pana zainspirowała? Nawet chyba nie. Ja tam na studiach miałem takiego profesora, którego bardzo lubiłem. Był głównym wykładowcą na pierwszym, drugim roku. I on, pamiętam, że od nas wymagał, mieliśmy co tydzień czytać bardzo trudne, skomplikowane socjologiczne teksty. I naszym zadaniem było streszczenie ich na kartce A4, czyli dosyć w krótkiej formie. I to było duże ćwiczenie, bo musiałem wyrzucać wszystko, co niepotrzebne, każdy przymiotnik, to wszystko, co się wydawało zbędne, tylko to, co konieczne musiało tam zostać. No i dla mnie, muszę powiedzieć, to była taka duża lekcja pisania. Przez długi czas w ogóle wydawało mi się, że to jest jakby mój styl, że mówiąc mniej, można powiedzieć więcej. Tak właściwie mi się wydaje. Dopiero jakby potknąłem się na tym stylu przy Stramerze, przy mojej ostatniej powieści. To nie wiem, czy teraz mam o tym mówić, czy... Może później troszeczkę. Później. Chciałam jeszcze powiedzieć, że chciałam zapytać pana jeszcze o pewną kwestię. Mianowicie niedawno miałam przyjemność rozmowy z panią Barbarą Sadurską, autorką Mapy. Bardzo polecam tę książkę. Tak, ja również. I ona stoi na stanowisku, że książka w momencie napisania, ukazania się, już opublikowania przez autora, nie należy już jak gdyby do niego. Autor jak gdyby nie może pomóc w żaden sposób książce, nie może wpłynąć na percepcję jej przez czytelnika. Może zaszkodzić, czy nie? Tak, sama na takim stanowisku po prostu. Chciałam zapytać właśnie, co pan na ten temat sądzi i chciałam zapytać, bo słyszałam, że Rise Fiber miało dwie wersje. Tak. A co pan zmieni? Końcówkę. No właśnie, może też z wiekiem, to co przeczytam jeszcze raz po latach do drugiego wydania, pomyślałem, że tam jest, że to zakończenie powinno być bardziej otwarte, trzeba jakiś rodzaj tajemnicy zostawić w tej książce. Także tutaj tej tajemnicy jest mniej, a w tym nowym wydaniu już jest jakby więcej. Tak. A jeśli chodzi o... No myślę, że na pewno Barbara Sadurska ma rację, że jest coś takiego, że ja bardzo wolno piszę. Pierwszą książkę pisałem 3 lata, drugą, mimo że jest cienka, też pisałem 5 lat, no, trzecia jest trochę dłuższa, ale pisałem w sumie 8 lat. No to jest trochę tak, ta książka to jest trochę jak takie dziecko, no. Że przez te kilka lat jest taki najważniejszy, zajmuje wszystkie, większość myśli, emocji, czasu. I w momencie, kiedy już, powiedziałbym, przychodzi na świat, rodzi się i jeszcze ten autor, przynajmniej ja, ma ochotę tak właśnie gdzieś bronić i opowiadać, co ona chce powiedzieć, tak jakoś chronić, no bo w końcu dziecko chronić, opiekować się, ale ono tak jak takie dziecko, no w pewnym momencie już nas nie potrzebuje. Musi bronić się samo. Idzie w świat, ucina tą pępowinę z autorem. Że tak powiem, no to jakieś słowo akurat też z socjologii. Ona się tak wyalienowuje. Czyli żyje już niezależnie od nas, swoim życiem. Nas nie potrzebuje. Idzie w świat, a my jakoś musimy sobie z tym radzić. No. To się mówi, że jest syndrom pustego mieszkania, prawda? Jak dziecko pustego gniazda. No. Wtedy jest czas na to, żeby wziąć się do pracy. Coś następnego. Mówi się o panu jako biografię rodzinnym. Kolejne 3 książki, właśnie między innymi książkę Restaurację, którą napisał pan razem z Julią Staniszewską oraz ostatniego Stramera. To były książki wyraźnie inspirowane historią pana rodziny. Jeżeli chodzi o książkę, no to tutaj mamy taką właśnie typową mikrohistorię rodziny, która ukazana jest na tle takich szerszych wydarzeń kraju. A więc wspomina pan o II wojnie światowej, o wydarzeniach roku 56, marcu 68, jest moment stanu wojennego,
jak też jest przełom lat 80. i 90. Czy opisując postacie tak panu bliskie i wydarzenia, które są z nimi związane, jak pan sądzi, czy udało się panu zachować obiektywizm, jakiś taki dystans? Pani co, myślę, że na pewno tak, tym bardziej, że to jest fikcja, ona jest jakby inspirowana rzeczywistymi postaciami, ale tam nie ma ani imion, ani nazwisk, tam są tylko funkcje rodzinne. I ponieważ no, większość jest, no, część jest fikcyjna, część jest prawdziwa, to nawet te prawdziwe elementy w zderzeniu z fikcją też jakoś stają się. Tak, no, najlepszy dowód na to, jak słyszałem mojego tatę kilka lat temu, jak opowiadał no, komuś tam, swoim znajomym, historię rodzinną, naszej rodziny. Jako prawdziwą opowiadał historię, którą ja zmyśliłem w książce. Czyli to już się tak po prostu zatarło. Wymieszało, że już nikt nie wie po prostu. Jak to było naprawdę. To też nikt nie wie, bo swoją drogą przecież każdy przecież ma swoją historię swojej rodziny. Inną ma ojciec, inną ma matka, inną ma dziecko. Każdy to widzi przecież inaczej. Dokładnie. Ja się, to jest jakby, powiedzmy, moja wersja, ale fikcyjna przecież. Tą swoją wersję rodziny prezentuje pan w sposób taki, że każdy tutaj rozdział ma, jest nazwany nazwą przedmiotu i poprzez właśnie przedstawianie, mówienie o tych przedmiotach, mówi pan o tych właśnie wydarzeniach, o członkach rodziny. Są to takie zwyczajne przedmioty jak pary, ekspres do kawy, fifka, co tam jeszcze, maszynka do włosów. No i, też, tam zeszyt. Tak, zeszyt. I tutaj nasuwa mi się taka analogia od razu do kolejnego innego autora, Marcina Wichy, który napisał rzeczy, których nie wyrzuciłem, który przepracowuje żałobę po swojej matce i właśnie robi taką segregację jej rzeczy, głównie książek i właśnie opowiada o tych, z którymi wiążą się szczególne jakieś wspomnienia. Czy jak pan uważa, czy pan tę książkę? Czy... Tak, też mam bardzo takie mapy też. To... Mhm. Książkę Marcina Wichy też znam, bardzo polecam. Tak, gdzieś to jest coś w tym jest na pewno podobnego. No, u mnie było tak, że ja postanowiłem, nie miałem takiej ambicji opowiedzenia klasycznej sagi, początkiem, rozwinięciem, zakończeniem, tylko ponieważ to jest historia rodzina, którą opisuję w książce, to jest taka rodzina polsko-żydowska, więc siłą rzeczy w tego typu rodzinach nie ma czegoś takiego jak kontynuacja przedmiotów, powiedzmy zastaw stołowych, szabel na ścianach, czy obrazów na ścianach, które przychodziłyby z pokolenia na pokolenie. No, po prostu to już drugą wojnę przeżyły tylko najzwyklejsze przedmioty. Fifka. Drobne. I z nich starałem się gdzieś odtworzyć tą historię rodzinną. I z początku rodzina bardzo się ucieszyła, że chce coś o nich pisać. No, przynosi mi różne pamiątki, opowiadali anegdoty. Mówili, o czym powinienem właśnie napisać. No, ponieważ tak długo pisałem 5 lat, to po jakichś między 2 latach dało im przeczytać fragmenty. No i wtedy ich nastawienie drastycznie się zmieniło. Zaczęli mówić, że powinienem, że trzeba przy mnie uważać na to, co się mówi, że stałem się niebezpieczny, a nawet zaczęli mi mówić, o czym mam nie pisać. I te rozmowy postanowiłem też częściowo umieścić w książce. Między rozdziałami to nazwałem czarne strony cenzury rodzinnej. Także pomiędzy każdym rozdziałem są takie czarne strony, gdzie członkowie rodziny mówią, o czym mam nie pisać. Bo zależało mi na tym, żeby to była nie tylko historia rodzinna, ale też historia o tym, jak się pisze historię rodziny. Formalnym zabiegiem, jaki pan zastosował w książce, było również zastosowanie tego oszczędnego stylu pisania. Ale wie pan, ja nawet nie powiedziałem, że zastosowałem. Po prostu to pasowało. To nie są świadome decyzje. To po prostu, tak po prostu człowiek siada coś tam. Ja akurat bardzo wolno piszę. To nie jest takie spektakularne to pisanie. To nie jest tak, że za oknem burza, tak jak dzisiaj w Warszawie, bo ja wyjrzałem, była straszna burza. Trzaskała okiennica, ja z rozwianym włosem.
zapełniał kolejne kartki. To jest takie długie, po prostu zupełnie spektakularne siedzenie przed komputerem. Rzadko jest jakiś pomysł, czasem coś się udaje napisać, potem to się poprawia. Bardzo, jak powiedziałem, mozolne zajęcie, ale nie... Proces po prostu. Proces, ale on jest bardziej intuicyjny, wydaje mi się, przynajmniej w moim wydaniu. Lenka Kuchar, która zajęła się tłumaczeniem książki na język czeski, stwierdziła, że to nie było łatwe zadanie, pomimo że książka jest takich niewielkich rozmiarów, ponieważ książkę tworzą słowa i przemilczenia. Dlatego każde słowo, jak twierdziła, jak się wyraziła, było dobierane, ważone jak gdyby za pomocą wagi laboratoryjnej. I po to, żeby właśnie nie zafałszować tego całego wydźwięku fabuły i też oddać właściwą perspektywę. Tak, tak, wydaje mi się, że tak. Rzeczywiście było. Dla mnie nie było ważne, jak było naprawdę, no bo są takie historie, w które nikt by nie uwierzył. Przeczytałem w książce, może naprawdę się wydarzyły. Tylko, że to było, to nie kończyło być prawda, żeby to było prawdziwe, czyli wiarygodne. Czy był pan w Czechach na jakichś spotkaniach autorskich również? Tak, tak, też byłem. Tak? Tak. Książka jak została odebrana? Wydaje mi się, że dobrze. Pozytywnie. Tak, tak. Mhm. Tak, już tutaj wspomniał pan o tych czarnych kartach, które właśnie tak sygnalizują te sekrety rodzinne, które są właściwie w każdej rodzinie, prawda? Jakieś tabu rodzinne, jakieś przemilczenia. I to też czyni to taką uniwersalną właściwie powieścią. Tak, też może powiem tylko skąd ten tytuł książka. Bardzo proszę. Ponieważ nazwa każdego rozdziału to jest właśnie nazwa jakiegoś przedmiotu. Okulary, fifka, zeszyt. Tak jak już napisałem książkę, jeszcze nie wiedziałem, jaki będzie miała tytuł i zacząłem się zastanawiać, jak ją nazwać, to pomyślałem, że ta książka stanie się takim samym przedmiotem rodzinnym, jak te przedmioty, które w niej opisałem. A ponieważ właśnie każdy rozdział ma swoją nazwę od przedmiotu, to pomyślałem, że ona powinna się nazywać książką. Po prostu książka. Tak jak pan wspomniał, na gdzieś przy końcu pański ojciec wspomina, żeby pan właśnie już prosi pana, żeby zostawił już pan zostawił w spokoju rodzinę i zajął się czymś innym, ale pan wręcz przeciwnie wydaje kolejną książkę, która właśnie jest moją ulubioną, wspaniałą sagą rodzinną. Ulubiona książka, moja ulubiona książka Mikołaja Łozińskiego zatytułowana Stramer. Właśnie, w 2019 roku się książka ukazała, natomiast pan pracował nad nią około 8 lat. Proszę opowiedzieć o pracy nad książką. Pierwsze dwa lata, ponieważ to jest powieść inspirowana życiem mojego dziadka, który razem z swoją piątką rodzeństwa wychował się w przedwojennym Tarnowie. Więc pierwsze dwa lata spędziłem częściowo w Tarnowie, kilka razy tam jeździłem, ale głównie w różnych bibliotekach, archiwach, szukając tamtych czasów przedwojennych. W Tarnowie, w archiwach w Krakowie, w Warszawie, w Lwowie, w Paryżu. Szukałem śladów tego rodzeństwa. Właściwie o nich to prawie nic nie znalazłem, ale bardzo dużo się dowiedziałem o tamtych czasach i takich rzeczy zaskakujących dla mnie. Tak, pamiętam właściwie dwie takie sytuacje z pracy w tych archiwach, z siedzenia w tych archiwach. Pracy badawczej. Tak, jedno to było w domu spotkań z historią w Warszawie. Pamiętam, że tam podszukałem informacji o obozie janowskim. To był niemiecki obóz pracy w czasie wojny w Lwowie na ulicy Janowskiej, dlatego się nazywał obóz janowski. No i fundacja Spielberga, Shoah, zebrała takie świadectwa od ocalonych z Holokaustu. I między innymi też z ludzi, którzy ocaleli tam w Lwowie, w tym obozie. I to jest dostępny, streaming tego jest dostępny, przynajmniej wtedy był, tylko w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, na ulicy Karowej. I pamiętam, że tam jest takie pomieszczenie przeszklone, zaciemnione dla jednej osoby, dostajesz słuchawki, to jest na takim komputerze i tam na parterze sobie siedziałem i pamiętam, że pół dnia tam
słuchałem tych koszmarnych historii, wspomnień ludzi, którzy przeżyli. Takiego koszmarów, sadyzmu, które trudno sobie wyobrazić właściwie. Więc słuchałem tego wszystkiego i nagle pukanie do drzwi. Taki trochę wybity, bo to w głowie, tutaj w myślach II wojny światowa. Wybity, wchodzi pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówi, proszę opuścić to pomieszczenie. Mówi, ale zaraz, taki zielony, zaraz. O co chodzi? Proszę opuścić to pomieszczenie, to jest polecenie kierownika działu. Taki trochę widziałem, że jest zdeterminowana, że nie odpuści. Mówi, dobra, opuszczę to pomieszczenie, ale proszę mi powiedzieć, o co chodzi. Jestem w trakcie pracy. Byłem trochę podejrzliwy ze względu na te wszystkie historie, które się nasłuchałem tego dnia. O co chodzi? A on mówi, chodzi o... Patrz na mnie. Chodzi o łososia. Co? Jakiego łososia? Takiego łososia w folii. Jak to łososia w folii? Taka sprawa, że kierownik działu właśnie, który ma biuro nad panem dokładnie, kupił sobie takiego łososia w folii dzisiaj na obiad. Chciał go zjeść, tak sobie go włożył między szyby w oknie, tak? I akurat pechowo się tak otworzył okno i ten łosoś mi tam spadł na podwórku, a tam jest, tam można się dostać tylko od pana, z tego pomieszczenia u pana. Tam jest bardzo dużo dzikich kotów, on po prostu boi się o swój obiad. Więc to taka historia. Łosoś, folia, holokaust. Stramarze zrezygnował, stramarze przechodzi pan nieco do innego stylu. Stosuje pan już zdania takie rozbudowane. Pojawia się bardzo dużo postaci pierwszo- i drugoplanowych. Rozumiem, że trzecioplanowych, tak. Pojawiają się opisy. I czy lepiej się panu tak pisało, czy też po prostu tak tego uznał pan, że... Tak jak pani mówi, po prostu tak poszło. Ja na początku już po tej dokumentacji, dwóch latach dokumentacji, jak już usiadłem do pisania, to starałem się go pisać tak, jak wydawało mi się, że jest mój styl, czyli minimalistycznie, tak jak mówię, minimum postaci, jak krótsze zdania, jak najmniej stron. No i parę razy właśnie tak zaczynałem Stramera w ten sposób i to kompletnie nie wychodziło. Bo takie sztuczne, nieprawdziwe te postaci, jakieś takie papierowe, bez życia zupełnie. I miałem miesiące i miałem kilka takich fast startów. Dałem się, że po prostu nie dam rady tego napisać. Miałem masę wątpliwości. Ale pewnego dnia, pamiętam, usiadłem i zacząłem pisać jak nie ja. Dużo postaci, długie zdania, opisy. I zaczęło wychodzić, tak. To nabrało życia, zaczęło jakoś tak, nabrało tej potrzeby. Był prawdziwy, jednocześnie jakoś miał energię, miał w sobie dużo życia, tak przynajmniej poczułem. Zrozumiałem, że dopiero w momencie, kiedy złamałem wszystkie swoje zasady, jeśli chodzi o pisanie, to ruszyło. Czyli nauczyłem się z tego, że nie zawsze warto tak kurczowo trzymać się swoich zasad. Przynajmniej w pisaniu, nie wiem, w życiu to chyba różnie. Stosuje pan też taką technikę, powiedziałabym, narracyjną, filmową, jak gdyby przekazując kamerę, przez którą widzimy, my czytelnicy oglądamy rzeczywistość kolejnym postaciom, począwszy od ojca rodziny Natana, poprzez jego żonę Rywkę, dalej oddając tą kamerę dzieciom, a więc najstarszemu Rutkowi, Salkowi, Hesiowi, Renie i najmłodszym Weli i Nuskowi. W ten sposób zapewne bardziej poznajemy postaci, jedne oczywiście mniej, drugie bardziej. A ja chciałam zapytać, czy któreś z postaci może otrzymało, nie wiem, wyposażył je pan na przykład, obdarzył pan swoimi własnymi gdzieś cechami charakterologicznymi, właśnie z takim spojrzeniem na rzeczywistość? Rzeczywiście starałem się pokazać tą rodzinę z punktu widzenia każdego, właśnie z punktu widzenia każdego z rodziców i każdego z dzieci. Tak, żeby ona jakoś zyskała taką pełnię.
właśnie to, co też wcześniej mówiłem, żeby każdy ma swoją, tak jak każdy ma swoją historię swojej rodziny, tak każdy ma też swoje spojrzenie na swoją rodzinę. One mogą być diametralnie różne. Może rodzina jest ta sama przecież. I to wydaje mi się, że porówno dzieliłem się swoimi. No tak zawsze staram się, nie wiem, no tak staram się po prostu dać wszystko tym postaciom. Może wiem, że one są fikcyjne, wymyślone, no ale staram się dać jak najwięcej z siebie i tym rodzicom, zwłaszcza ta mama była mi bliska i dla mnie była taka była najważniejszą postacią. W momencie, kiedy usiadłem do pisania, jeszcze zupełnie nic nie wiedziałem, ani jak to napiszę, ani czy to będzie krótka książka, czy długa. Właściwie nic nie wiedziałem prawie. Wiedziałem jedną rzecz tylko, że chciałbym, żeby ta historia kończyła się na plaży w czasie zachodu słońca. Zakończenie było. Miałem je jakoś. Nie wiedziałem, jak do niego dojdę, ile czasu mi to zajmie, jak gdzieś miałem w głowie. Cieszę się bardzo, że nawiązał do tej sceny właśnie ostatniej Przemek Dębowski, który zrobił bardzo piękną okładkę tej książki. Właśnie kolorem nawiązał do zachodu słońca nad morzem, a tutaj tymi liniami właśnie do zachodzącego. Zachodzące słońce i to nazwisko, które gdzieś tam ginie w tych falach. Nie mówiłem mu, że miałem tę scenę od początku w głowie, jakoś sam to wyczuł. Poznajemy rodzinę Stramerów i faktycznie bardzo ciepło, sympatycznie pan przedstawia ich wszystkich. Tak są odbierani właśnie przez czytelnika. I pokazuje ich pan w momencie takim historii ich życia, która jest właściwie, która jest początkiem końca ich dotychczasowego życia, dla niektórych oznacza koniec w ogóle życia, ponieważ są to lata właśnie 20-lecia, 30-lecia międzywojennego, pierwsze lata wojny. Ale właśnie ten nadchodzący cień wojny, cień zagłady, Holokaustu, który ogarnia tych bohaterów coraz mroczniej, nie jest takim dominującym, powiedziałabym tutaj, motywem, czy też taka właśnie walka o przetrwanie, o zachowanie życia, tylko właśnie takie życie codzienne. Sami ci bohaterowie, którzy żyją, właśnie ci młodzi głównie, którzy wchodzą w dorosłość, którzy mają swoje dylematy, swoje dramaty, gdzie kształtuje im się ten światopogląd, gdzie właśnie mają jakieś swoje własne dramaty miłosne, rozstania, czy też marzenia o tym chociażby, jak stać się bogatym. Chyba bardziej o tym jest ta książka, pomimo iż umieszczona w takim znaczącym momencie. Cieszę się, że pani to zauważyła, bo rzeczywiście zależało mi na tym, żeby to była książka o życiu, a nie o śmierci. Też starałem się spojrzeć na tych moich bohaterów. Miałem trochę tej wiedzy właśnie, którą zdobyłem dzięki dokumentacji. Także patrzyłem na nich nie tak jak wcześniej. Miałem takie stereotypowe spojrzenie na jakieś takie, powiedzmy, czarno-biała czy sepiowa fotografia i ci przedwojenni polscy Żydzi z pejsami, religii ortodoksyjnie, religijni. Ale to, co przeczytałem tam, to czegoś dowiedziałem, to okazało się zupełnie, zupełnie inne. To była tak zróżnicowana społeczność od ortodoksów, od właśnie wierzących w Boga, po wierzących w komunizm, a po drodze w samym Tarnowie, dziesiątki różnych partii, stowarzyszeń, kłócących się ze sobą na wszystkie możliwe tematy. Od dyskusji o tym, kiedy Mojżesz przyjdzie, po dyskusję o cenę biletów tramwajowych. To była bardzo taka żywa, kolorowa społeczność i właściwie bardzo ciekawa. I to mnie też tak zafascynowało. Tym bardziej, że zdałem sobie sprawę, że ta rodzina moich bohaterów, czyli dwójka rodziców, szóstka dzieci, jeszcze pies i kot, i to wszystko na parterze w Tarnowie na ulicy Goldhamera 20 w jednej izbie z kuchnią. Czyli bieda, no totalna bieda. To była to typowa rodzina tamtych czasów. Bo nie tylko żydowska. Tak, była duża bieda wtedy, tak. I wracając do pani pytania, no starałem się, chciałem, żeby to była książka o życiu,
żeby, mimo że mówię o trudnych czasach, żeby była ciepła, wesoła, to jest najweselsza z moich książek, może mówię się o najcięższych czasach, bo chciałem spojrzeć na nich, na tych moich bohaterów, tak jak oni patrzyli na siebie, właśnie z ich, tak jak pani mówiła, z ich ambicjami, planami, marzeniami, namiętnościami, miłościami, romansami. Oni tym żyli. Nie, oni nie wiedzieli, że żyją w cieniu Holokaustu, w cieniu wojny. By tak jak czytałem, nawet w 1939 roku ludzie do końca nie wierzyli. Już jakby wszystkie znaki na ziemi, niebie pokazywały, że Hitler musi tu wejść. To jakby już było oczywiste. A ludzie do końca są, dałem tam zresztą autentyczne dialogi z tamtych czasów. No, że te czołgi, które są na tych kronikach propagandowych niemieckich, puszczane w kinach, to są z tektury. Mówiło się, Hitler połknie Stalina i się wyżyga. Mówiło się, wojna przejdzie bokiem. No i ludzie w to wierzyli do końca, do 1 września. Bo jakby to się wydaje tak jak zresztą kiedy Stramer wyszedł, to ja mówiłem to, co dzisiaj też w 2019 roku, no że my przecież też nie wiemy o tym, ale być może żyjemy w cieniu czegoś. Tak jak moi bohaterowie, co nadchodzi, ale o tym nie wiemy. Oni też nie wiedzieli. No i przyszła pandemia, przecież nikt z nas się tego nie spodziewał. To się wydaje, tak jak ludzie właśnie nigdy się nie są gotowi, nie spodziewają się ani pandemii, ani wojen. Zwłaszcza wojen, powiedziałbym, bo to się wydaje tak idiotyczne, nieracjonalne. Ludziom trudno uwierzyć, że ktoś ma ochotę wejść i zabijać innych ludzi. No po co? Jest tak bezsensowne, trudno w to uwierzyć. Także oni żyli, powiedziałbym, właśnie swoim życiem, a nie tym przyszłym losem. I tym, na czym mi najbardziej zależało, to żeby czytelnik jakoś wszedł w życie tej rodziny, tych moich bohaterów, na tyle, żeby się z nimi, tak żeby się z nimi zaprzyjaźnić nawet. Jakoś z nimi współczuwać, myśleć, co będzie dalej. Do tego stopnia się z nimi zaprzyjaźnić, żeby czytelnik sam zapomniał o tym, co czeka tych bohaterów. Tak się dzieje właśnie, czytając Stramera. Zrekonstruował pan przedwojenny Tarnów. Wykonał pan kawał pracy badawczej bardzo wiernie. Oddał pan ten koloryt lokalny życia, głównie tych najbiedniejszych właśnie ludzi, zarówno rodzin polskich, jak i żydowskich. Spotkał się pan za to z uznaniem i proszę powiedzieć, jak pan, bo był pan na pewno w Tarnowie, prawda, na jakichś spotkaniach, proszę powiedzieć, jak tarnowianie odebrali. No mi bardzo zależało na tym, ponieważ fantastycznie się tam na miejscu mną zajęto. Tam pani Mariola Góra z Biblioteki Publicznej Tarnowskiej, czy pan Adam Bartosz z Muzeum Okręgowego. Fantastycznie się mną zajęli na miejscu. Dali mi masę publikacji, pokazali mi miejsca, które powinienem zobaczyć. Fantastycznie się mną tam zaopiekowali. Chciałem w jakiś sposób podziękować. Zresztą miastu przekonałem wydawnictwo, żebyśmy premierę książki mieli nie w Warszawie czy w Krakowie, ale właśnie w Tarnowie. Bardzo się cieszę, że to się udało. No i dla mnie to było super, bo przyjęcie było bardzo dobre i najbardziej mnie poruszyło i najbardziej mi się podobało to, jak tarnowianie odebrali tę książkę. Dla mnie czy dla czytelników w innych miastach. Wydaje mi się, że to jest głównie no, historia przedwojennych Żydów w Polsce, przedwojennej żydowskiej rodziny w Polsce międzywojnia. A dla Tarnowian to jest książka o ich mieście. To mi powiedzieli i to było bardzo wzruszające. Będzie tak jak Warszawa właśnie ma lalkę, to mamy Stramera. I podziękowali mi za to. Dla mnie to było super wzruszające. I to jakoś tak jakby potwierdziło mi też to, że te 2 lata siedzenia w bibliotekach miały sens. Daje pan tam różne takie smaczki. Poza tym, że właśnie tego życia codziennego, poza tym, że właśnie dużo jest tego humoru żydowskiego, tak jak pan już wcześniej wspomniał, oddaje pan takie realia życia, jak na przykład to, że musieli zarabiać na swoją naukę w szkole, na swoje czesne poprzez udzielanie korepetycji, już jako mając lat 10-11, czy też to, że te lekcje, których udzielali
były opłacane w wysokości 1 złotówki, natomiast wczesne za szkołę kosztowało 60 zł. Autentycznie zbadałem to. A ten węgierski sprzedawca kasztanu, który pojawiał się właśnie w okresie przed Bożym Narodzeniem, który opuszczał miasto przed wiosną. To znalazłem taką krótką wzmiankę o nim w tekstach Romana Brandstettera. To jest pisarz właśnie pochodzący z Tarnowa, urodzony na początku XX wieku. Tam to znalazłem, jakoś nawiązałem do tego i jego też wstawiłem tutaj jako postać. Też wstawiłem Józefa Hena, parę z takich, poziom takich żartów trochę, czy takich mrugnięć do czytelnika, że jak chce, to może sobie znaleźć tam parę też obok tych fikcyjnych postaci, też parę prawdziwych. Oczywiście wiele może być odczytań Stramera. Ja też, wydaje mi się, że też jednym ze takich odczytań to może być po prostu, że jest to opowieść uwikłana, o ludziach uwikłanych po prostu w historię, w politykę, którym przyszło się urodzić w danym momencie historii, w danym miejscu. Porywa ich ten żywioł właśnie wojny, tak, tych wszystkich wydarzeń okrutnych, które się wokół nich dzieją. I właściwie tak samo my dzisiaj nie wiemy właśnie, no każdemu jest, prawda, pisane, że tak powiem, inaczej, tak, kiedy się urodzi i nigdy nie możemy być pewni tego, co nas spotka właśnie za lat kilka, że to życie nie, może zupełnie inaczej wyglądać, nie będzie trwało tak w taki sposób, jak obecnie wygląda. Tak, niestety rzeczywiście jest chyba tak jak pani mówi, no, pandemia to pokazała tak, najlepiej. Natomiast sam Tarnów, ja myślę, że tak wyściłem przynajmniej tych moich bohaterów. Nie wiem, czy państwo byli w Tarnowie, czy ktoś z państwa był. Tak? No to jest takie piękne galicyjskie miasto z fantastyczną architekturą i wszystko tam jest takie właśnie galicyjskie, poziom porządne. No, te poczta wygląda jak poczta, dworzec wygląda jak dworzec, szkoła wygląda jak szkoła, że te instytucje budzą zaufanie i ma się takie poczucie, że były budowane z takim poczuciem, że powiedziałbym, że to jest budowane na lata, ale na wieki. To budzi zaufanie, tak, i daje takie poczucie pewności, że tego, że to będzie trwało. I myślę, że w takiej rzeczywistości wychowali ci moi bohaterowie. A jeżeli przyjąć, że na przykład odczytaniem właśnie Stramera jest odtworzenie takiego troszeczkę żydowskiego sztetlu, to tak mi się też nasuwa nawiązanie do Izaaka Baszewica Singera. Pan wychował się na Czerniakowie, to jest dzielnica Warszawy. I chyba, ja nie znam Warszawy, ale to chyba niedaleko od historycznych już nalewek, czy też ulicy Krochmalnej. Kawałek akurat. Kawałek. Tak sobie na mapie popatrzyłam, jak wydawało mi się, ale to może faktycznie z perspektywy. Zależy, jaka skala była tej mapy. Tak. Czy pan, nie wiem, lubi Singera? Czy pan się kiedyś wczytywał w jego twórczość? Bardzo, czy... wydaje mi się, że to jest genialny pisarz. Absolutnie. I fantastyczne jest to, że on pochodził z Polski, stąd. Tak. I myślę, że mało kto tak opisał Warszawę przedwojenną, jak on. To wydaje mi się, to jest nasz skarb. No nie tylko nasz, bo cały świat się nie poznał. Ale tak, to jest wielki pisarz. Żydowskość jako taka tutaj przedstawiona również wydaje mi się, że nie przytłacza całej takiej rzeczywistości, która jest w Stramerze. No tak, powiedziałbym, starałem się, żeby zajęła tyle miejsca, ile zajmowała w życiu tych ludzi. No. Bo tam ta, pod tak koniec jak... powiedziałbym, tą historię wkraczającą, czy antysemityzm lat 30. po śmierci Piłsudskiego, też starałem się tam dawać oczywiście sposób taki nie, powiedziałbym, nieszkolny, nienachalny, ale sposób, jaki mogło dostąć dzieci tamtego czasu. A tu właśnie w szkole polskie dzieci odmawiają pozowania razem z żydowskimi do zdjęcia klasowego. A to takie drobne, zakaz wstępu do sklepu, czy do kawiarni dla Żydów. No, że tak to gdzieś wkraczało, tak jak... Getto ławkowe, czy tak jak pięknie powiedział Marian Turski właśnie 2 lata temu chyba w Auschwitz, że Holokaust nie spadł z nieba. On tak kroczył powoli, kroczył delikatnymi krokami, szedł. Ja też gdzieś z tą intuicją pisałem to.
ten sposób chciałem to pokazać, że jakby wydaje mi się, że oni, część tych bohaterów, no bardzo, że zależało na tym, żeby być, no jak najbardziej, no być, no zasymilować się jak najbardziej to możliwe, czy poprzez, tam przez różne są sposoby tej asymilacji, tak, w książce, czy poprzez biznes, czy poprzez karierę, czy poprzez komunizm, który też był takim narzędziem, powiedziałbym, asymilacji, ponieważ dla Żydów tamtych czasów gdzieś pozwalał obywateli trzeciej kategorii stać się takimi jak wszyscy. Ja tam mam dwóch bohaterów, dwóch bohaterów, Hesio i Salek, są młodymi komunistami, powiedziałbym. Ich ojciec nienawidzi komunistów najbardziej na świecie. Dla nich gdzieś tak próbowałem też ich zrozumieć, też dużo jakby czytałem o tamtych czasach. No wydaje mi się, że dla takich ludzi jak oni, z biednej żydowskiej rodziny w Tarnowie, hasła, które komunizm głosił, czyli równości, sprawiedliwości społecznej, no myślę, że to bardzo przemawiało do młodych ludzi. I no też trzeba pamiętać o tym, że wtedy był czas faszyzmu też. A taką jedyną alternatywą, równie radykalną dla faszyzmu, no, wydawał się komunizm właśnie. Ja myślę, że to bardzo młodych ludzi ciągnęło. No. Też trzeba pamiętać, dzisiaj się zresztą słusznie zestawia te faszyzm i komunizm. Dwa zbrodnicze systemy, które pozostawiły po sobie no, miliony ofiar. Natomiast jest pewien, ponieważ z czasem też spojrzenie na no, wydarzenia sprzed tylu lat, gdzieś niuanse się zacierają. Ale jest jeden, o którym warto pamiętać, że faszyzm otwarcie obiecywał piekło, które potem wprowadził. Natomiast komunizm obiecywał raj na ziemi, ale też wprowadził w piekło. O tyle, że ci młodzi ludzie tam przecież nie mogli wtedy o tym wiedzieć. Tak, Salek, żeby, że tak powiem, zatrzymać faszyzm jako jeden z wielu ludzi, znaczy nie wiem na ilu wielu, ale po prostu jeden z tych, którzy wyjechali, wjeżdżają do Hiszpanii, aby tam w 1933 roku walczyć, w 1936, tak, walczyć z komunizmem, właśnie, z faszyzmem. Tak, no ludzie z całego świata, nie tylko z Europy, ale też z Ameryki, no, jechali zatrzymać faszyzm do Hiszpanii. No. Mój dziadek też pojechał. No, wydaje mi się, że co jest ciekawe, że to jedyne, co opowiadał, po powrocie i później przez całe lata, no, bo przywiózł tak, przywiózł kastaniety, taki skórzany bukłak na wino. Jedyne, co opowiadał, taka anegdota, że gdzieś tam oddziałem, gdzieś tam szli, w nocy poszli spać w stodole, on zasnął za jakąś taką belką, był niewysoki i rano jak się obudził, to patrzy, nikogo nie ma, już cały oddział ruszył, zapomnieli go wziąć, nie zauważyli go. No ale ja myślę, że ponieważ był wykształconym człowiekiem, też był, myślę, dosyć, no myślę, że po prostu widział, co tam się działo. No, to, przecież tam w ramach tej, powiedzmy, w ramach ideologii, ale też w ramach tych antyfaszystów, to coś tam działo. Stalin tam przeprowadził czystki zwyczajnie, to co się działo. Widział anarchistów, trockistów, no, tam też się działo zbrodnie po prostu. Ale ci ludzie, którzy jechali tam, przecież nie wiedzieli, co ich czeka. Tak, zapewne koleżanka mi tutaj sygnalizuje, że mamy jakieś pytania, tak, które pojawiły się na naszym czacie. Pozwolę sobie odczytać pytania, chociaż niektóre odpowiedzi już wybrzmiały, ale żeby nasi użytkownicy nie byli zawiedzeni, że nie zadaliśmy pytań. Katarzyna pyta. W powieści książka przedmioty stanowią pretekst do snucia opowieści. Czy w życiu jest pan sentymentalny? Czy przywiązuje się pan do przedmiotów? Tak, wydaje mi się, że tak. Myślę, że inaczej mi się nie... Tak, mam takie różne drobne przedmioty, które nie mają specjalnej wartości, ale trzymam je zawsze gdzieś tam na poczcie przy biurku, jakieś drobiazgi, co kiedyś od kogoś dostałem 30 lat temu na przykład. Jakiś żółwia takiego małego, czy jakąś obrączkę, no tam... czy jakiś małą muszelkę, czy znaczek pocztowy. Tak, rzeczywiście się przywiązuje. Myślę, że to one mają wartość tylko i wyłącznie dla mnie, bo uruchamiają te wspomnienia, które są z nimi się wiążą.
Czy Natan ze Stramera, kupujący świece bez knotów, to ten sam pisarz, który pojawia się w książce? Ta sama postać, przepraszam, która się pojawia w książce. Tak, tak, to jest nawiązanie. Oczywiście fajnie, że nie wiem, kto zadał to pytanie. Też pani Katarzyna? Tak, czy... Nie, nie. Anonim? Anonim. Bardzo trafnie, tak. Tak, tak, cieszę się, że zostało zauważone. Tak, tak. Tam jest parę takich analogii. To jest jedna z nich. Ten wątek zostaje rozwinięty w Stramerze. Pytanie z gatunku tych osobistych. Czy spotkał się pan z jakimiś antysemickimi postawami wobec siebie? Pani co? To jest dobre pytanie. I nawet kiedy Stramer miał wyjść, ponieważ od 2015 roku mamy do czynienia z takim wzmożeniem, powiedziałbym, nacjonalistycznym, bo to nie jest patriotyczne, gdzieś pobudzeniem takich, no, gdzieś rozdrapywaniem tych ran, czy pobudzaniem właśnie, czy szukaniem znów jakichś kozłów ofiarnych, czy to są mniejszości narodowe, czy seksualne, czy to gdzieś spodziewałem się czegoś takiego. I przed tymi pierwszymi spotkaniami przygotowałem się na to. Poczytałem trochę, patrzyłem mniej więcej, jak te ataki przebiegają, jak można je skontrować i co, no, zwyczajnie co odpowiedzieć w sposób, który jednocześnie nie byłby taki z góry, nie obrażałby, a też dawałby tej drugiej stronie szansę zrozumienia czegoś, czego najwyraźniej ona nie rozumie. No ale o dziwo nie spotkałem się. Nie, jak dotąd odpukać. Nie spotkałem się z takimi reakcjami. Natomiast już któryś raz spotykam się z tym pytaniem, czy gdzieś to w ludziach jest ten strach, że coś takiego może być. Ale no, ja wychodzę z założenia, że antysemityzm to jest problem antysemitów. To jest jakiś rodzaj choroby, obsesji. I wydaje mi się, że politycy często tym grają przed wyborami, na przykład, żeby zdobyć tam, no dziś są robią badania, że są 4% populacji jest podatna na tego typu argumenty. No i oni dla tych 4% są gotowi rozdrapać różne właśnie historyczne rany z czasów II wojny światowej czy wcześniejsze. No, mam tak. Taki poziom apel, żebyśmy się nie dawali manipulować tym politykom za tych głupich 4% w sondażach, nie, czy przy wyborach. Bo to jednak pamiętajmy o tym, że od lat historycy robią wielką pracę, żeby też badając tamte czasy w sposób nie wzbudzający emocji, tylko szukając poziom prawdy historycznej. I paroma takimi politycy, paroma różnymi posunięciami, takim poziom skrajnymi, są w stanie zepsuć tę pracę. Zupełnie bez sensu zakopać te lata pracy. No właśnie, nie dawajmy się. Jeszcze jedno, na razie ostatnie pytanie. Napisał pan piękną, refleksyjną książkę dla dzieci, bajki dla Idy. Czy ma pan w planach powtórzenie tej przygody? Bardzo dziękuję. Nawet powtórzyłem nie tak dawno. Ponieważ właśnie napisałem bajki dla Idy. Ida to moja bratanica. Na 9 urodziny dla niej. No pamiętam, wtedy pracowałem jako urzędnik akurat w Biurze Kultury. Miałem dla niej na urodziny jakąś taką grę komputerową, ale zacząłem, że ona jest trochę badziewna, nie miałem za bardzo pieniędzy. No. Pomyślałem, że napiszę dla niej bajki właśnie o zwierzętach, bo ona bardzo, bardzo kocha zwierzęta i to była jej największa pasja. Do dzisiaj tak jest. Już jest dorosłą kobietą, dalej zwierzęta są jej największą pasją. No i napisałem właśnie historię, 5 historii o zwierzętach w trudnej sytuacji życiowej. Bo akurat rodzice Idy wtedy się rozwodzili. To też jest historia na przykład pieska, którego właściciele się rozstają i on spędza 2 tygodnie z swoją panią, 2 tygodnie z panem, czyli taki rozdarty. No tego typu chciałem się wesprzeć po prostu. A ponieważ ja Stramera tak długo pisałem, prawie 8 lat, a 9 lat temu urodziły się moje dzieci bliźniaki, Roman i Emil. I oni tak dorastali, ja wciąż pisałem tego Stramera. I jak już się zorientowali, że też coś pisałem dla dzieci, to już tam 5-6 lat zaczęli mnie pytać, że czy jeszcze coś napisał. I ja powiedziałem, okej, no jak skończę książkę dla dorosłych, to postaram się coś dla was napisać. No i
oni jakby zamówili u mnie taką książkę. Ja pierwszy raz w życiu pisałem książkę na zamówienie. To jest książka prezent dla dwojga właśnie. Historia o tym, jak się urodzili, o pierwszym roku z ich życia, więc ja powtórzyłem tą przygodę właśnie. To jeszcze tylko powiem dwa słowa, jeśli chodzi o pisanie dla dzieci, bo niektórym się wydaje, autorom, którzy piszą dla dorosłych, że to jest takie coś łatwiejszego właściwie napisać dla dzieci. A moje doświadczenie jest odwrotne. Wydaje mi się, że dla dzieci jest dużo trudniej pisać, bo dzieci mają większą wyobraźnię niż dorośli, dlatego trzeba się dla nich bardziej postarać. No, ja kiedyś grałem jako dziecko w klubie szachowym i pamiętam wtedy, że zawodowi szachiści czasem biorą udział w mistrzostwach Warcaby. Tam są wysokie, dosyć wygrane i oni w to idą z myślą taką, że to są łatwe pieniądze dla szachisty. No, Warcaby wiadomo. No i już odpadają w pierwszej rundzie, tam przegrywając jakimś Menelem z Nadwisły. No bo to jest co innego. Podobnie jest z pisaniem dla dzieci. To jest zupełnie co innego niż pisanie dla dorosłych. A równie ciekawe i właśnie pani mówiła, fajna przygoda. Wychował się pan na warszawskim Czerniakowie, jak już tutaj wspomnieliśmy. Z własnego doświadczenia też czerpał pan, opisując świat właśnie tych dorastających stramerów, prawda? W wywiadzie, jaki udzielił pan do Wysokich Obcasów, stwierdził, że pana rodzice nie wchodzili w rolę nauczycieli, nie przeszkadzali mu w dorastaniu. Czy pan wobec swoich dzieci czyni podobnie, czy nie stara się pan wskazywać jakichś wzorców, na przykład nie walczy pan z jakimiś popularnymi youtuberami o ich zainteresowanie? No nie walczę z youtuberami, bo wiem, że i tak nie mam szans. W ogóle jest tak, że książka tak naprawdę nie ma szans z ekranem. Trzeba się z tym pogodzić, ale być może takim drugim wyborem, no, moje dzieci też oglądają cały czas tych youtuberów, Ekipę, Friza, też chcieli te lody Ekipy koniecznie, mieliśmy te papierki, potem się walały u nas po domu. Na to nie ma siły, książka nie wygra z youtuberem. Staram się dzieciom dać jak najwięcej wolności. Też wydaje mi się, że takie mówienie im, co jest złe, co jest dobre, no można to oczywiście robić, ale tak dzieci głównie, przynajmniej takie z mojego doświadczenia, patrzą na to, co my robimy, ich rodzice. I z tego bardziej się uczą, niż z tego, co my tam gadamy. No, to już jest jakby drugorzędne. Od czasu do czasu podrzuca im pan jakieś lektury. Tak, no i czytamy im przed snem też. Tak, staram się, ale też nie zmuszam, bo wiem, że to miałoby przeciwskuteczne działanie. Dobrze, a proszę powiedzieć nam teraz o swoich planach. Co się teraz pisze? Czy coś w głowie autora jest, jakiś zamysł kolejnej powieści? Coś zacząłem, tak, ale tak trochę boję się o tym mówić, bo potem będzie głupio, jak nie zrobię. Nie? Przecież... Mogę powiedzieć, co ze Stramerem dalej, że on teraz miał premierę teatralną w Warszawie w Klubie Nobilium, będzie miał też premierę teatralną w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Reżyseruje Wejna Marciniak. No i też, ale o tym akurat też nie bardzo mogę mówić, ale jakieś plany filmowe się też szykują ze Stramera. On już żyje swoim, zupełnie swoim dorosłym życiem. Zdjęcia w Tarnowie. Ja chciałam zapytać, czy państwo macie jakieś pytania do naszego dzisiejszego gościa? Bardzo mi się podobała ten sposób narracji. Uważam, że tak sobie myślałem, że to jest pięknie napisana opowieść, historia o zwyczajnych ludziach, o ludziach, którzy prowadzili zwykłe życie w okresie międzywojennym i mieli swoje zwyczajne doświadczenia, ale tak jest to napisane, że jest zajmujące i czyta się to w jakiś taki niezwykły sposób. To jest piękne. To jest rzeczywiście miarą wartości takiej literatury właśnie, jakiej doświadczamy współcześnie. Ale chciałem jeszcze o coś innego zapytać. Jest pan dla mnie przynajmniej pisarzem, autorem młodego pokolenia, a w relacji do mojego pokolenia, ja się urodziłem
no trochę po II wojnie światowej, w lata 50., koniec lat 50. I ja doświadczałem jeszcze takiej rzeczywistości, w której moi dziadkowie, moi rodzice znali ten czas wojny ze swojego życia, ze swoich doświadczeń i często do tego wracali. I ja w tym klimacie jakoś dorastałem. To były też takie zwyczajne opowieści o ich doświadczeniu wojny. Mówiąc o tym, co obserwujemy współcześnie, o antysemityzmie, o nacjonalizmie, patrzymy na to i zresztą posługujemy się taką miarą, tak jak pan przed chwilą, socjologiczną, statystyczną. Ale chciałem pana zapytać, czy pan właśnie jako reprezentant pokolenia, jednocześnie pisarz, człowiek, który zajmował się tymi problemami, studiował je jakoś, patrzył na nie przez pryzmat także własnej rodziny, historii własnej rodziny, ale i także szerzej. Czy myśli pan, że taka edukacja, którą odbiera się z książek, ze statystyki, z socjologii, ze szkoły, w zestawieniu z taką edukacją, którą odbiera się z kontaktu z ludźmi bezpośredniego, z rozmów z nimi, z ich przeżyć. Czy to jednak nie jest to samo i czy to dla tych młodych ludzi, tych pokoleń młodych ludzi współczesnych może mieć jakieś znaczenie? Bardzo panu dziękuję, że tak pięknie pan mówił o Stramerze. To tak było moje marzenie, żeby on był w ten sposób odbierany. Żeby wejść w codzienność tych ludzi i nią żyć. No, ja myślę, że no i ta edukacja szkolna i domowa są równie ważne na pewno. Przecież jakby, a zawsze ta domowa czy ten. Odpowiem panu przykładem, żeby już tak nie teoretyzować. Zainteresowałem się ostatnio powstaniem warszawskim i zacząłem szukać ludzi, którzy brali udział w tym powstaniu, pamiętają tamte czasy. Pracowałem w Zalesiu pod Warszawą panią Wiktorię Śliwowską, która znalazła mi książkę o powstaniu. To jest fragment dzienników jej rodziny i też jej tekst jest, ona była jako 11-letnia dziewczynka w powstaniu. I zacząłem szukać kontaktu do niej, znalazłem ją. To jest pani już po 90 roku życia. No i byłem u niej we wtorek. No i tak pięknie mi i ciekawie opowiada o tamtych czasach. No bez porównań, przecież ja przeczytałem 10 książek o tym powstaniu warszawskim. Naprawdę już dużo wiem. Natomiast jednak nie mam porównania ze świadectwem człowieka, który to przeżył i może to no, nie opowiada, tu nie liczą się daty, nie liczą się ruchy wojsk, tylko liczą się emocje, uczucia, tak osobista perspektywa, w przypadku dziecka na przykład, ale no, bez porównania, to po prostu daje życie, powiedziałbym, bo w tych książkach to gdzieś, no są te suche liczby czy statystyki, no są, no, to, ale gdzieś to nie robi wrażenia. Tak jak gdzieś te statystyki covidowe, prawda? Ten licznik śmierci, który codziennie poznawaliśmy przez ostatni rok o 10:30, prawda? Ja też patrzę, czy już ile dzisiaj tam zachorowało, ile zmarło. No, już w momencie tak się trochę nawet uzależniłem od tego, ale nie czułem emocjonalnego związku z tym. A gdzieś jak każda z tych osób, która zachorowała, czy która zmarła, jest dramatem osobistym. A gdzieś osobiście można to odczuć tylko w momencie poznania drugiego człowieka i spotkania się z nim, tak jak ja właśnie z panią Wiktorią się spotkałem. Sobie opowiedziałem piękne historie właśnie z tamtych czasów, zupełnie nieoczywiste i takie niestereotypowe. I tylko w tym momencie to może nabrać życia, czyli tak jak pan mówi, że wychował się w tym, rodzice mówi o wojnie, to zupełnie inaczej przecież pan to odbiera niż człowiek, który tylko przeczytał nawet 100 książek o tym. Tak, bo ja zmierzałem do tego, taką mam tezę, że jakby pewne zjawiska historyczne wracają wtedy, kiedy
zaciera się pamięć o tym, co było i wyrastają te pokolenia, które już nie pamiętają, inaczej tego doświadczały albo doświadczały tylko tak od przelotnie gdzieś z podręcznika i wtedy się relatywizuje to wszystko i zaczyna się o tym inaczej myśleć i wracają te same upiory i te same niebezpieczeństwa. Tak, zdecydowanie trzymając się tej analogii covidowej, ja też mam takie wrażenie, że ten koszmar Holokaustu, który się wydarzył w czasie II wojny światowej, gdzieś był takim rodzajem szczepionki na antysemityzm, nacjonalizm, no i wszystko co najgorsze. Przez lata gdzieś ta szczepionka przestała działać. Tak jak na COVID-a, na szczęście już mamy szczepionki, mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi się szczepi, tak skutecznej szczepionki na nacjonalizm wciąż nie znaleziono, ale poszukiwania ludzie wciąż trwają i liczę na to, że kiedyś się uda. Odebrał pan telefon od potwora z informacją, że w ciągu 2 tygodni trzeba opuścić mieszkanie. Poznał pan tego potwora bliżej? Poznał pan jego wersję wydarzeń? Tak, tak, właśnie dlatego to mnie tak, to wracam do powieści Razie Fiber. Właśnie historii matki i syna. Tak, on przyszedł do nas, ten syn, po klucze, że po śmierci mamy, 2 tygodnie po śmierci mamy. No i powiedział mi, że strasznie cierpi. No, bardzo fajny facet, taki bardzo sympatyczny, ciepły, no, cierpiący. Mówi, że nie może spać w nocy, że cały czas o tym myśli, że tak żałuje tego czasu bez matki, że nie zdąży z nią porozmawiać, że no, tej swojej złości, którą miał, że tak żałuje, że nie. No żałuję, że już nie ma z kim teraz, że miał do niej masę pretensji, tak jak mówił. No ale teraz już wciąż się ma, tylko że tej matki już nie ma i został z tym. I strasznie już z tym ciężko, czuje się winny też. I on miał zresztą taki pomysł na to, ponieważ myśmy, no trochę zaniedbaliśmy to mieszkanie. Miał taki pomysł, że żeby jakoś wyrwać się z tego, z tych problemów, z tego takiego impasu, że on razem z ekipą remontową wejdzie do tego mieszkania 2 tygodnie i zacznie remontować. Że ta poprzez pracę fizyczną i wyzwolić się z tych problemów psychicznych, emocjonalnych. No i wtedy właściwie, wtedy widziałem go ostatni raz. Ale myśmy potem zmieniali mieszkanie, bo drugie, trzecie, czwarte. Ja wciąż myślałem o tym pierwszym, już pisałem książkę i jakoś tak się złożyło, że akurat, no gdzieś to było 3 lata. Od tej rozmowy właśnie z tym panem, przechodziłem obok, na tej ulicy. I tak się sobie, tam są, pamiętam jeszcze ten kod wejściowy, tak dla żartów stukam, może nie zmienili. No i stukałem, otworzyło się, wszedłem, to była taka długa brama, tutaj po lewej skrzynki pocztowe, na przodzie drzwi, po prawej domofon, a idąc tak w lewo, podwórko. No i po to mówię, żeby Państwo sobie wyobrazili, jak wszedłem. Więc wszedłem, patrzę po lewej stronie skrzynki pocztowe. Kurczę, dziwne, no wciąż. Loziński jest napisane na tej skrzynce tam. Nikt tam nie mieszka. No i patrzę potem w prawo na ten domofon. Dalej moje nazwisko. Wszedłem na to podwórko. To było takie mieszkanie na pierwszym piętrze. Dużymi oknami, także było widać z dołu. No i muszę powiedzieć, że ugięły się pode mną kolana. Patrzę, stół stoi tam, gdzie stał. Kanapa nieruszona ani o centymetr. Nawet takie dwie rysy, które myśmy kiedyś przy okazji jakiejś imprezy zrobili na suficie, też są. Zrozumiałem, że on nie zrobił tam nic. Ja jakoś sobie próbowałem poradzić z tym, pisząc książkę Razie Fiber. Natomiast nie wiem, jak on sobie poradził z tą historią. Znaczy, powiedzonko jest autentyczne, bo ja je znam z mojego podwórka. To jest taki moment, jak oni
a oni sikają gdzieś pod drzewem i tak się mówiło, oczywiście. Pamiętam. Choćby strząsło 2 tygodnie i ta kropla spadnie w spodnie. Nie, dużo jest tak, jak właśnie też pani mówiła, bo jest na Czernie, tam gdzie się wychowałem, było takie życie podwórkowe. Dzisiaj już tego nie ma, tak jak patrzę na moje dzieci, czy w ogóle przynajmniej, że jakby rodzice mniej chętnie wypuszczają dzieci, boją się, prawda, tak same. Ja pamiętam, u mnie wszyscy w klasie biegali z kluczami na szyi do szkoły, z powrotem na podwórku. Dziś to żyłem tym życiem takim podwórkowym. Te tajemnice, jakieś wojny, pamiętam, z podwórkiem, z sąsiednim podwórkiem na kamienie. No pierwsze jakieś miłości, pierwsze papieros, pierwsze piwo, to wszystko działo na podwórku. Gdzieś tam pozwoliło wczuć się w tych moich bohaterów, którzy też się wychowują na podwórku, co prawda no wiele lat przede mną i w Tarnowie nie, a nie w Warszawie, no ale myślę, że tak jak, że gdzieś dekoracje są różne, prawda? No dzisiaj mamy telefony komórkowe, komputery i tak dalej, tego oni wszystkiego nie mieli, no ale scenografia jest różna, dziś bohaterowie czy ludzie są wciąż podobni, przecież mają też swoje różne rzeczy, których marzą, swoje plany, swoje miłości, rzeczy, których się boją. To jakby się nie zmieniło. Podobnie jak życie podwórkowe. Wspomniał pan o swoich synach. Chciałem pana zapytać, jakie cechy, może jedną cechę ceni pan najbardziej w innych ludziach, jaką cechę, może też jedną, stara się pan kształtować w sobie samym? To jest bardzo trudne pytanie. Muszę chwilę się zastanowić. Jaką cechę jedną? Właśnie jest tyle dobrych cech do wyboru. Myślę, że rodzaj, tak mi pierwsze przyszło do głowy akurat, rodzaj empatii, wyrozumiałości dla innych. No chyba jakiś taki luzu w tym też w stosunku do innych. No, chyba to. A w dzieciach? No, też staram się tak trochę ich uczuć na innych ludzi, uwrażliwić. Żeby nie śmiać się z kogoś, ktoś jest inny. To może przez to czuć się gorszy na przykład. To chyba właśnie empatii tego samego, co najbardziej cenię. W innych. No ale wiele rzeczy cenię, naprawdę. Każdy jest wspaniały na swój sposób. No, przecież. Te cechy z pewnością pomogą, gdyby wszyscy je posiadali w takim stopniu, jaki pan ich pożąda i wiele osób spośród nas z pewnością przyczyniłyby się do tego, że zmieniłby się ten świat, w jakim żyjemy. Tak myślę, tak. Czy jeszcze jakieś pytania państwo macie? Jeżeli nie, to ja bardzo panu dziękuję za przyjemne spotkanie, za przyjazd tutaj do naszej biblioteki i dziękuję państwu wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.